Może się zastanawiasz, dlaczego Tomek, inżynier MC, tutaj nagrywa wideo na tle armaty, na tle broni. A, no dlatego, że jak chcemy zbudować mur obronny, chcemy zaprojektować naszą fortecę, nasz zamek, jakim jest nasze urządzenie, to musimy najpierw poznać wroga, czyli zobaczyć, z czego będą nas strzelać. Czy to będą armaty 6-funtowe, 12-funtowe, 18-funtowe, a może jakieś HIMARSy. I no to jest oczywiście taka przenośnia, porównanie do testów MC, żebyśmy wiedzieli, jakie zjawiska, jaką bronią będzie nas atakowało laboratorium, czym będą testować nasze urządzenie, czyli czym jest SERCH, czyli taki udar pochodzenia piorunowego, ale jakie ma czas narostu, jaka energia się z tym wiąże, jakie komponenty wreszcie stosować, żeby zabezpieczyć się przez tym. ESD, czyli wyładowanie elektrostatyczne, znowu, jaka energia za tym stoi, czasy narostu, jakie widmo jest, żeby to wyłapać. Bersty, co mogą zrobić z naszym urządzeniem, czy mogą zniszczyć, a może zresetować, znowu, czasy narostu, powtarzalność, droga wnikania, to nam pozwala zrozumieć. Dlatego, drogi projektancie elektroniki, jeśli tego słuchasz, warto zainteresować się naszym szkoleniem badania MC przy laboratorium, ale też mamy kursy online, gdzie mówimy nie tylko o technikach, jak testować zgodnie z normą, jak tu przygotować setup, ale mówimy też, z jakim zjawiskiem to się wiąże, jaka energia, jak się przy tym zabezpieczać, jak namierzać, jak rozpoznawać różne typy problemów. I właśnie to jest nasze zadanie, żeby Wam wyjaśnić w bardzo prosty sposób, żeby zrozumieć, jak nas będą testować, czym do nas będą strzelać, żebyście mogli zaprojektować swoją fortecę, swoje urządzenie bezpieczne, ale też zgodne z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej, czyli odporne na różne zaburzenia w postaci tych zjawisk, o których wspominałem, czyli będziemy robić ekrany, będziemy robić różne zabezpieczenia, fosy, mosty w postaci filtrów. I to taka inspiracja. Linki masz w opisie. Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie. Kalendarz szkoleń i jakie kursy online na nowej platformie wideo. Tomasz Szutkowski, wsparcie działów rozwoju urządzeń elektronicznych. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już niebawem w kolejnym wideo.